Właśnie udajemy się na 7-dniową kolację, którą Michael Guassini, szef kuchni hotelu The Crown, przygotował razem ze swoimi przyjaciółmi, Krzykiem Gawlikiem i Dariuszem Paździerą. A jest to pierwsza z cyklu kolacji podróży po różnych regionach Włoch, które dla Michaela są najbliższe. Chodźcie, zobaczymy, co dzisiaj dla nas wyserwują. Ponad rok temu z Michaelem, kiedy poznaliśmy się, zainicjowaliśmy wspólnie z przyjaciółmi taki cykl kolacji. Zresztą bardzo popularny w tej chwili w Polsce. Wspólnie szefowie kuchni gotują kolacje degustacyjne dla naszych gości. I tak my też chcieliśmy to zrobić. Pierwsza z tego cyklu była to z kuchni włoskiej do polskiej, czyli było to akcentowane kuchnią włoską potrawy polskie. W tej chwili tutaj po zmianie Michaela pracy, czyli w Krakowie, chcemy zrobić już stricte kuchnię włoską. Dzisiejsza podróż kulinarna włoska to jest podróż do rodzinnych stron Michaela. W związku z tym przygotowujemy potrawy z jego rodzinnych stron. Ja przygotuję dzisiaj grasicę cielęcą z glazurą borowikową i kasztanami. Następnie przygotuję wołowinę duszoną, również w takim typowym włoskim stylu, a moi koledzy poszczególne 5 dań. Czym jest dla mnie kuchnia? Kuchnia dla mnie jest całym moim życiem. Nigdy nie robiłem nic innego oprócz takich bieżących rzeczy typu w gospodarstwie domowym. Gotuję, bo kocham to, co robię. Daje mi radość, jeżeli potrawa jest smaczna, jeżeli również jest zainspirowana jakimś nowym pomysłem, nową sytuacją życiową. No i później uśmiechnięte buźki gości, prawda? Kiedy kosztują, niejednokrotnie usłyszałem takie miłe słowo, że osoby przeżyły orgazm kulinarny. I to jest właśnie bardzo satysfakcjonujące, myślę, dla każdego szefa kuchni. Przede wszystkim łączy nas przyjaźń, wspólna przyjaźń i pasja do gotowania, do wspólnego gotowania. Głównie to jest cel, przede wszystkim chęć wspólnego przeżycia kulinarnego doznania i kolejnych wyzwań, tak, przed nami. Więc to pierwsza kolacja degustacyjna z cyklu serii, która odbywa się w restauracji Bona w hotelu The Crown w Krakowie. Założenie, żeby ta kolacja była czymś wyjątkowym, żeby goście zapamiętali tę kolację w sposób szczególny. Tutaj musimy pamiętać o tym, że docieramy do gościa przez żołądek, do serca. Nasze dania muszą wyglądać, muszą smakować, muszą się, że tak powiem, współgrać. Ja w dniu dzisiejszym przygotuję amuse-bouche. Będzie to również przystawka zimna. Będą to ostrygi połączone z lodami rzodkiewkowymi. Będzie również przygotowany przeze mnie deser. Będzie to coś na zasadzie musu czekoladowego. Dokładnie deser z Piemontu, połączenie owoców leśnych, troszkę, że tak powiem, słodyczy. Do tego będziemy mieli rum. Także mam nadzieję, że taka kompozycja przypadnie Państwu do gustu. Goście pamiętają zazwyczaj ostatni talerz i pierwszy, więc liczę na to, że zapamiętają w sposób szczególny. Hotele, podróże, niesamowite jedzenie i wyjątkowe postaci. Jeżeli interesuje Cię świat gastronomii, to jesteś w idealnym miejscu. Zapraszam do subskrypcji. Na moje marzenie zawsze była Krakowie, bo tutaj mam naprawdę bardzo dużo przyjacieli i do tej pory mam nadzieję, że znalazłem bardzo dobrą pracę dla siebie i oczywiście bardzo fajne miejsce dla rodziny i też dla siebie. To jest jeden projekt, który ma funkcję, że pokaże ludzi, kto jest nasza kultura włoska, nie tylko restauracje, lasagne, coś takiego, ale mamy ten połączenie danie i pomyślane jak oczywiście interpretacja szefowi kuchni z Polska, najlepszy, i też z takich składniki, które my korzystujemy jak nasza tradycja. Mamy 10 kolacji każdy miesiąc i do tego robimy zawsze inne rejony albo jakieś miasto typiczne, jakie są nasze najważniejsze rzeczy. Krzysztof, w ogóle byliśmy razem, on mówi od razu,
zapisuję datę. Dariusz, dzwoniłem do Dariusz i oczywiście od razu bardzo chętnie, bo tam nie tylko profesjonalizm i pomoc na tę kolację, to są przyjaciele po prostu. Dla mnie jestem bardzo dumny od tego. Dzisiaj ja otwieram kolację z jedna amuse-bouche, która jest zrobiona na Bagna Cauda, czyli traktujemy dzisiaj rejony Piemonte. Bagna Cauda jest jedna sos domowa, które babcie robi taki na stare metody, ale my interpretujemy tego z spaghetti surowe tuncika. Czyli dajemy nowości, ale z tradycją. Druga dania, po drugi szefowi, ja przygotuję jedna dania, które nie bardziej Piemonte, ale ma historia, jeżeli są ravioli, bottoni, farszirowani z zupa cacciucco, która jest toskana, ale pierwszy szef, który robiło, to było z Torino, czyli Piemonte. I to na tracie kolacji ja to będzie pokazało do ludzi, jak też tradycja może być zamieszana i nie tylko dlaczego jest typiczne, ale interpretacja szefy. Dla mnie kuchnia jest nie tylko pasja, jest jedno momentu, które ja naprawdę spędzę czasu na swoje stanowisko pracy, ale dla mnie ten relaksuje, bo cała moja pasja, cała moja energia idzie na nasze potrawy, na nasze danie i do tego nasi goście później interpretują też, to jest nasza fizjologia. Mamy tutaj już planowane definitywne daty 28 października Lombardia i Veneto i 25 listopada Toskana, które to jest sama, nie są dwie regiony, to jest sama, bo jest moja regione. I do tego ja mam bardzo dużo powiedzieć i bardzo dużo pokażę nasi gości, które są moje ulubione trawy na Toskania i moja po prostu tradycja. Ja zapraszam wszystkich naszych gości oczywiście na następny epizod, który, jak mówiłem, jest Lombardia, Veneto i następny jest Toskana, bo już booking jest otwarto. Bardzo polecam, bo będzie naprawdę smacznie. Jest z nami Błażej Tołowiński, czyli GM hotelu The Crown. Błażeju, skąd pomysł na dzisiejszą kolację? Cześć, może po kolei. Cały pomysł na kolację w restauracji Bona powstał w momencie, w którym uznaliśmy, że cały koncept będzie opierał się na prawdziwie włoskiej, purystycznej włoskiej kuchni. Dlatego też znaleźliśmy szefa, który będzie w stanie zrealizować ten plan. Michael Guazzini tak naprawdę przedstawia razem ze swoimi znajomymi, przedstawia swoją okolicę, swój świat, Włochy, dlatego też nie było innej możliwości. W najbardziej naturalny sposób nasi goście poczują się po prostu, jakby byli na wycieczce we Włoszech. No właśnie, jest to pierwsza z cyklu kolacji, dlatego że już wiem, że macie w planach kolejne. Coś byś więcej o nich powiedział? Tak, umówiliśmy się, że Michael zabiera gości w wycieczkę ze swoimi znajomymi, wycieczkę do czterech regionów, które najbardziej sobie ceni, których najbardziej chciałby je oddać i opowiedzieć o nich gościom. Zaczynamy dzisiaj od Piemontu, później będziemy w Lombardii i Wenecji, następnie jedziemy do jego rodzinnej Toskanii i kończymy ostatecznie w regionie Rzymu. Bardzo dziękuję.